należy wejrzeć w strukturę materiału, w strukturę ciała, przebić się przez zewnętrzną warstwę danego przedmiotu, żeby dostrzec wielopłaszczyznowość danego zjawiska lub wielowarstwowość nawet rzeczywistości świata. Tą wielowarstwowość mamy w poszczególnych działach kultury, w systemach wartości, praktycznie we wszelkiego rodzaju zagadnieniach. Często jest to bagatelizowane przez współczesnych z powodu tego, że odstręcza za bardzo, ale wydaje mi się to dobrą linią wyjściową do przyszłości. Malarz współczesny nie może uciekać od rzeczywistości współczesnej, musi nawet ją jak gdyby dystansować i wybiegać w przód, po to, żeby stworzyć nowy sposób widzenia, który będzie wiązał się nie tylko z malowaniem obrazków, bo przecież nie o to chodzi, ale raczej z odkrywaniem nowych idei, nowego sposobu patrzenia na świat, na rzeczywistość. Każde z zagadnień wiąże się przecież z wielopłaszczyznowością. To nie jest tak, że patrzymy na świat suchym okiem i widzimy tylko jedną płaszczyznę, czyli na przykład powierzchnię. Zjawiska są zbyt złożone na świecie. Jeśli chodzi o malarstwo, staram się dobierać tematykę związaną ze sztuką krytyczną, czyli analizuję fenomeny kulturowe, jak i też socjologiczne jakieś zjawiska, które powstają w społeczeństwie i często są omijane lub niepostrzegane przez szereg artystów malujących. Natomiast stosuję też eksperymenty w innych cyklach, takie jak lap smylnec, smugi kondensacyjne, malarstwo przezroczyste, szkice skalne. Staram się w ten sposób właśnie szukać nowych płaszczyzn wyrazu malarskiego. Szczególnie bardzo bliski mi jest sposób patrzenia właśnie na malarstwo przezroczyste. W otoczeniu występuje duża doza przezroczystości. Jest to bardzo walor typowo malarski, który przez niektórych był zauważany, a przez wielu raczej jest pomijany. Wystarczy spojrzeć na świat przez szkło, żeby zobaczyć wielopłaszczyznowość. Można dopatrzyć się w normalnych rysunkach skalnych czy minerałów, w smugach kondensacyjnych, czy w zjawisku mimozy, mikry, szereg zagadnień, które malarstwo pomijało lub bagatelizowało, uważając, że wszystko już w malarstwie było.